Jeszcze otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego. Przedstawiam porządek posiedzenia. Punkt pierwszy. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego propozycji przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego w osiedlu Podchorążych 1/8 w Tęblinie trzyosobowej rodzinie pani Alicji P. Punkt drugi. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Komisję Gospodarki Komunalnej propozycji przeznaczenia wolnego lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Popólnej 23/4 w Dębinie dwuosobowej rodzinie pani Jadwigi B. Punkt trzeci. Wykreślenie z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych z pozycji numer 1 pana Jerzego W. Punkt czwarty. Wykreślenie z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego osób z wyrokiem eksmisji w kategorii rodzin trzyosobowych z pozycji numer 8 pani Wiesławy C. Punkt piąty. Rozpatrzenia i zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej propozycję umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych na pozycję numer 10 pana Wojciecha Z. Punkt szósty. Sprawy różne. Punkt siódmy. Zamknięcie posiedzenia. Czy ktoś z państwa chciałby? Jeszcze do kogo teraz dostałem jeszcze jedno. Mężem. Rodzina otrzymuje się ze świadczeń wypłaconych przez OPS Dębin.
Dochód rodziny w sumie wynosi 310 zł na osobę, przeliczenie na osobę. Jest dochodem kwalifikującym do ubiegania się o dodatek socjalny. Rodzina pani B znajduje się na pozycji numer 4 w kategorii rodzin dwuosobowych, ubiegających się o dodatek socjalny. Pani B oglądała lokal, bo lokal jest po generalnym remoncie, jest zainteresowana zobaczyć pytanie. Dziękuję bardzo. I ta pani też to jest pewnie niedługo. Myślę, że tam wie, że nie chodzili tam. Ta pani może tak, praktycznie już. Tylko jak będzie skierowanie do danego lokalu, jest wyremontowany, gotowy do zrzucenia. Tylko dzisiaj komisji można będzie skierowanie już, tak? Od, dokładnie. Tylko czemu z nimi, ja nie jestem syn, to jako trzecia osoba, tylko że on nie jest nie filmuje. No, on jemu nie przyznaje, bo ja nie przyznaję sobie, która nie jest. Czy ty pani te schody, bo tam są takie małe schody, nieduże. Czy ona sobie tam poradzi? Powiedziała, że jest zachwycona tym lokalem, tak więc mąż na okulach potrafi, bo przyszła z mężem do urzędu, spisał doświadczenia, tak więc mąż Jak się dalej, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? 4 za. Jednakże wniosek pani burmistrza o zaopiniowanie skierowania do lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Ogólnej 23/4 w Redlinie na czas nieokreślony dwuosobowej rodziny pani Jadwigi B został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie i zaopiniowanie przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego propozycji wykreślenia z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych na pozycji numer 1 pana Jerzego W. Proszę o przedstawienie. Z informacji uzyskanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębinie wynika, że pan W zmarł. W związku z powyższym zasadne jest wykreślenie pana Jerzego W z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii jednoosobowych na pozycji numer 1. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? 4. Pytam, czy wniosek pani burmistrz o zaopiniowanie wykreślenia z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych z pozycji numer 1 pana Jerzego W został przyjęty. Przechodzimy do punktu 4. Rozpatrzenie i zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego wniosku o wykreślenie z listy oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego dla osób z wyrokiem eksmisji w kategorii rodzin 3-osobowych z pozycji numer 8 pani Wiesławy C. Proszę o przedstawienie propozycji. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w RK z dnia 10 czerwca 2015 roku rodzina pani C otrzymała wyrok eksmisji z orzeczonym prawem lokalu socjalnego. Na podstawie tego wyroku zakwalifikowano rodzinę do skierowania do zawarcia umowy najmu dla osób z zdrowiem eksmisji orzeczonym prawem lokalu socjalnego. Z informacji uzyskanych przez PKP, czyli właściciela tego lokalu, wynika, że pani Wiesława C przekazała zajmowany lokal do dyspozycji właściciela i wyprowadziła się do innego miasta. Wobec powyższego zasadne jest określenie rodziny pani C z listy osób oczekujących. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? 4 za. Wiedząc, że wniosek pani burmistrz o wykreślenie z listy osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu w kategorii rodzin 3-osobowych pani Wiesławy C został przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie zaopiniowania przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Samorządu i Porządku Publicznego propozycji umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych na pozycję numer 10 pana Wojciecha Z. Proszę o przedstawienie propozycji. Pan Wojciech Z zwrócił się do miasta Dęblin z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego. Wnioskodawca obecnie mieszka u swojego brata. W ostatnim czasie przyszedł pan Wojciech, utrzymuje się ze zasiłku wypłaconego przez OPS Dęblin, a osiągnął dochód przez ostatnie 3 miesiące w minus 700 zł. Zdaje się tak liczby tym miesięcznie. Osiągnięty dochód kwalifikuje wnioskodawcę do ubiegania się o możliwość nawiązania umowy najmu lokalu socjalnego. Wobec powyższego proponuję wpisać pana Wojciecha Z do osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych na pozycji numer 10. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miał jakieś pytania? Nie wiem, ja to nie wiem, czy pani również jakiegoś nie ma organu, żeby temu chłopaku widać, bo ja go znam dobrze i on mnie współdarza i nie wiem, jak tam. No na razie na pozycji numer 10, więc. 10, ja wiem, że 10. Długa droga. Przyglądać się sprawie.
musiałby gdzieś nisko, żeby trzeba było chodzić po schodach. A dokąd gdzie mieszkał? U brata. Ja na dwuosobowej. Do kogo by się tam nie zakładał? To jest takie pomieszczenie jedno, to jest 5-6 osób. Musi czekać do mieszkania, bo nie jeździł. Chodził tam, nie wyrobił. A był na dzisiejsze mieszkanie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku? 4 za. Stwierdzam, że wniosek pani burmistrz o umieszczenie na liście osób oczekujących na zawarcie umowy na najmu lokalu socjalnego w kategorii rodzin jednoosobowych pana Wojciecha Z został przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Ktoś ma jakieś sprawy? Nie widzę, także dziękuję. Po wybraniu dyskusji zamykam punkt 6.